No Szymanko, witam serdecznie. Michał z tej strony. Money makes money, kochani. W końcu mamy możliwość odebrania naszych tokenów w Sandy. Jeśli stakeowaliście ze mną AD pod właśnie to ISO w tym wideo, no to teraz Nadarza się okazja, gdzie możemy odebrać te nasze airdropy używając drip dropsa. Widziałem, że tutaj coś z tym drip dropsem będzie, więc również zrobiłem wideo. Możecie je zobaczyć tutaj. A tymczasem my, nie zwlekając, zaczynamy od intro. Zmiany. Dobra, więc mamy tego Drip Dropsa. Jeśli nie macie jeszcze konta, to oczywiście w opisie będzie link, z którego możecie skorzystać. I teraz tak, na stronie głównej mamy tutaj informację, że przez kolejne 3-4 dni główna dystrybucja tokenów będzie się skupiać właśnie na tokenach Sandy które będą dystrybuowane do społeczności. Za kilka dni tutaj wszystko wróci do normy i znowu będziemy mogli odbierać te pozostałe shit tokeny typu TOKUN, NEWM i HOSKI. HOSKI jest najlepszy, moim zdaniem przynajmniej, to nie jest porada inwestycyjna. No i tutaj tak, generalnie musimy wkleić tutaj nasz adres ADY i wtedy klikamy check my drops. Tutaj się właśnie pojawi. Tak jak widać, ja mam do odebrania 113 tokenów Sandy. Klikamy tutaj w ptaszka. Zgadzamy się i claim Airdrops. No i teraz tak mamy tutaj QR Code i mamy informację, że trzeba tutaj wysłać 3 ady. Połowa z tych 3 ad zostanie do nas zwrócona, ale musimy wysłać te 3 ady, żeby oni mogli nam wysłać te tokeny Sandy. Nie wysyłajcie więcej niż 3 Ady, bo wtedy ta transakcja nie zostanie zaliczona. No i tak jak widać, tutaj odbieramy 113 tokenów Sandy, wysyłamy 3 Ady, 1,3 Ady do nas wróci, a 1,65 musimy zapłacić. Więc ja wysyłam tutaj swoje Ady. Dobra, ta transakcja już leci. Czasami te, z tymi transakcjami musimy być bardzo cierpliwi, także spokojnie, powoli. Ja tutaj zrobiłem sobie kilka adresów. Możemy w tym momencie sprawdzić inne adresy, czy również możemy coś tutaj sobie odebrać. Więc wracamy do Drip Dropsa. Wchodzimy sobie tutaj. Dobra, wklejamy tutaj nasz kolejny adres i check my drops. Tutaj również powinno być trochę, ale trochę mniej. Tak, mamy 10 AD. No i również robimy to samo. Pick, claim my drops. No i ta sama akcja. Również tutaj wysyłamy 3 ady, Więc kopiujemy adres. No i ta sama sytuacja. Czekamy. Sprawdźmy jeszcze ten trzeci adres. Mimo, że tutaj nie stejkowałem do tego konkretnego walidatora, to sprawdźmy w ogóle, jak to tutaj działa. Może również na pusty adres też możemy. Znaczy to nie jest pusty, ale ja po prostu delegowałem gdzieś indziej. Do tego Ray sprawdzamy. No nie, tutaj akurat się nie da odebrać, czyli wszystko jest w porządku. Tutaj możemy jeszcze wrócić na ten jeden z portfeli i można tutaj zauważyć, że jeśli delegujemy naszą AD, no to trzeba czekać kilka tych epok po zmianie delegatora, żeby znowu zacząć dostawać nagrody. Zwykle zajmuje to 4 epoki, a jedna epoka ma około 5 dni. Więc jeśli delegujemy pierwszy raz, to na pierwsze nagrody musimy czekać około 25 dni. No i oni mają tutaj coś takiego na tym Cardano, że mają ISO Initial Staking Offering, czyli jak na przykład mamy IDO, IDO Initial dex offering, i wtedy na tego dexa zostają wypuszczane nowe tokeny i możemy sobie je zgarnąć z rynku. Tak samo oni robią tutaj, tylko żeby dostać te tokeny, to właśnie musimy oddelegować nasze Ady do jakiegoś konkretnego walidatora, który właśnie później nas wynagrodzi tymi tokenami. Jednak na te nagrody musimy czekać. Więc tutaj proszę się uzbroić w cierpliwość, bo jak widzicie, jak zmieniałem tego walidatora, no to musiałem tutaj czekać. Ja tutaj czekałem nawet dłużej, bo czekałem 7. Epok. A snapshoty są robione zawsze na koniec ostatniego dnia. No i również nagrody zależą od nasycenia tego danego pula, do którego my delegujemy te nasze Ady. Tutaj możecie zobaczyć, że nasycenie tego pula to jest 98%. To jest dokładnie ten rej. Ja tutaj nie dostawałem nagród przez. Siedem epok, ale nie dostawałem ich, dlatego że po prostu ten delegator już nie wypłacał i musiałem wydelegować gdzieś indziej, tak czy siak. Zobaczcie na to konto. To konto, zaraz wam powiem, kiedy delegowałem. Zarejestrowałem je 1 marca. Jak to 1 marca? Nie może być 1 marca, to może być tylko 1 lutego, ale tutaj. Dziwne, no ale tutaj jest data podana, że 1 marca zarejestrowałem to, to konto i. Pierwsza delegacja została zrobiona 11 marca. I teraz już są trzy epoki, za które powinienem dostać zapłatę. I pierwsza zapłata pojawi się za około 10 dni. Więc tak jak widać, Trzeba być tutaj bardzo cierpliwym, jeśli chodzi o to Cardano. Czasami, nawet jeśli robicie transakcję na Dexie, to też trzeba czekać z tydzień, zanim ono w ogóle dojdzie do skutku. No ale dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że to jest przydatne wideo. Dajcie znać, ile dostaliście tych tokenów Sandy. Tak jak widać, ja dostałem jakieś 120 sztuk. No i teraz by było dobrze je gdzieś upłynnić na tym ich Musli Słapie. Wejdźmy sobie na tego Musli Słapa zobaczymy. Ile my właściwie zarobiliśmy? No ja tu widzę, że tokeny wszystkie na Adzie lecą mocno w dół. Sandy poleciał 13%, także chyba nie chcę go sprzedać. Jeden token Sandy kosztuje mniej więcej pół Ady, czyli zarobiłem jakieś 60 Ady. Na ten moment Ada stoi koło dolara, czyli jakieś 60 dolarów. No a zawsze coś tam wpadło. Ale na ten moment nie będę tego sprzedawał. Jeśli chcecie, to ten musli słap. Podlinkuję go wam również w opisie. Dobra, więc to by było na tyle ode mnie. Dzięki wielkie, siemanko, pozdrawki.